Dzień dobry, cześć i czołem, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o reklamacji. Taki trochę nietypowy, ale zawsze. Krótko mówiąc, temat odcinka, reklamacja. Zaraz przekonacie się, jaka. W każdym bądź razie, no cóż, reklamacje zdarzały się i będą się zdarzać. Niestety nie mamy wpływu na wszystko, co się dzieje z elementami, które montujemy. Oczywiście od naszej dbałości o szczegóły oraz od tego, jakie okucia stosujemy w naszych meblach, zależy częstotliwość tych naszych reklamacji. Ja wychodzę z założenia, że lepiej dołożyć godzinę pracy na etapie montażu i mieć coś zrobione naprawdę porządnie i tak, że nie będę się budził po nocach, niż potem jeździć 3 razy i naprawiać coś u klienta, bo to po prostu finansowo się kompletnie nie opłaca. Dzisiaj zapraszam Was na reklamację, która właśnie odbędzie się tutaj. No i jesteśmy na miejscu zbrodni. Witam Was bardzo serdecznie. Tu, gdzie właśnie przyjechałem na reklamację dla moich wytrawnych widzów. Jeżeli ktoś z Was pamięta live'a, mówiłem o tym, że w wieku 16 lat robiłem swoje pierwsze meble i tadam, oto one. Bez udziału internetu, patrząc tylko na meblu ściankę, która tutaj w tym miejscu kiedyś stała i na podstawie tych pomiarów po prostu zrobiłem. Jak na 20 lat, bo chyba ponad 20 lat stoją, jest nieźle. W każdym bądź razie ta część tutaj jest jedną częścią i tu jest zostawiona druga. Nie są skręcone, bo nawet nie wiedziałem, że to się skręca ze sobą. Problem, który tutaj właśnie przyjechałem naprawić po tylu latach, to szuflady. Gdyż niestety nie miałem dostępu do żadnych dokumentacji. I szuflady zrobiłem trochę na czuja, mierząc swoje meble, które stają tu obok w pokoju. No i niestety okazało się, że jest trochę za dużo miejsca. W tej chwili zrobiłem pomiar i będę zmieniał te szuflady, które są na takich tradycyjnych, rolkowych prowadnicach. Będę zmieniał na Modern Slidy z GTV-a. Prowadnicę dolnego montażu. No tutaj była zrobiona taka rzeźba, zresztą za chwilę Wam pokażę przebitki, jak wyciągnę te szuflady. Same szuflady są dość solidnie zrobione, bo zostały zrobione z płyty wirowej. Co prawda w najzwyklejszym białym laminacie widać, że to prawie, że prześwituje. Tak, bo robiłem tutaj taką wytankę, bo trzeba było oszczędzić kasę. Wtedy ta szafa, jak dobrze pamiętam, z wszystkimi okuciami materiał wyniósł mnie chyba 900 zł. To zróbcie dzisiaj taką szafę za takie siano. Więc mam przygotowane nowe skrzynki szuflad, nowe prowadnice, także ja zabieram się do roboty, będę odzyskiwał tylko fronty. Daj Wam na szybko pokażę, jak to było zrobione. Generalnie, ponieważ zrobiłem nie ten wymiar, to prowadnice zostały odsunięte, przykręcone i w środku były po prostu podłożone podkładki. Nie ja to akurat wtedy wymyśliłem, ale to było chyba jedno z niewielu rzeczy, które wtedy można było wymyślić. Bo mebel już był zrobiony, gotowy, a że to było robione do własnego domu, no to trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie. No, przez 20 lat to funkcjonowało, ale chyba nadeszła pora, że trzeba to jednak naprawić. Patrzcie w ogóle na mimo środy, które były zastosowane, takie duże, z 35 mm generalnie główką. To nie wiedzieć czemu, ale wzięło się coś, rozjechało. Mam nadzieję, że geometria na szuflady będzie ok, bo górą generalnie jest ok. Więc zastanawiam się, czy ta formatka po prostu była krzywa, czy to dołem się po prostu cała szafa rozjechała. Też podłoga jest krzywa jak się masz, więc mówię, no były to moje pierwsze meble zrobione tak na dobrą sprawę na wyciągnięcie palca. Przed momentem mieliście okazję zobaczyć, na czym polega reklamacja, a zgodnie z tym, co powiedziałem przed chwilą, zapraszam Was na to, że musimy przygotować najpierw skrzynki szuflad, a będziemy je przygotowywać przy pomocy wiertarki RC System z pozycjonerem oraz płyt wiórowych 18 mm, także zapraszam. Na warsztacie przygotowuję szuflady i teraz tak, to jest dno szuflady. Tu mam przód i tył, przy czym lubię, jak te
ten tylny język z naszych modern slajdów nie jest wiercony bezpośrednio w brzegu płyty, tylko w laminacie, bo to wtedy generalnie lepiej i ciaśniej siedzi. Dlatego mój bok z tyłu, dlatego moja tylna ścianka schodzi na grubość blatu, grubość dna. Przód będzie ślepym, bo tutaj będę musiał zamontować te, widzieliście, stare fronty, no bo na dzień dzisiejszy nie wiem, czy dostam taki dekor. Nie jest to pięknie oklejone, no ale przynajmniej dekor będzie się zgadzał, a chodzi głównie o to, żeby wymienić mechanizm szuflad. No i do tego dojdą dwa boki, tak? Czyli boki już będą na pełną głębokość tutaj. No i teraz co? Zostaje do odwiercenia. Po pierwsze, tu widzicie te 12 mm, które ten bok musi opaść poniżej dna. I te 12 mm, które wystaje z jednej i z drugiej strony szuflady, to jest to, co trzyma nam szufladę na prowadnicach. I teraz tak, to muszę powiercić tak, żeby móc skręcić sobie boki z tyłem na równo, więc to będzie RC system i tak samo z przodem. I tutaj muszę zostawić te 12 mm, czyli jeżeli wiercę kołek na środku na 9 mm, potrzebuję odsunąć się od dolnej krawędzi 12 plus 9, 21 mm i tak będę właśnie robił, przy czym z przodu nie leć. Z przodu będę miał zlicowane bok i front, a z tyłu jest przesunięcie o dodatkowe 18 mm i tak będę musiał to wiercić. Także obwiercimy jedną szufladę. Do wiertarki montuję zestaw wierteł 3 mm jako przewiercenie się przez bok dla prowadzenia samowierta i 8 mm dla kołka. Dobra, wszystko przygotowane, to tak, wiercimy trzy otwory, pierwszy w odległości 37 od krawędzi trójeczką, drugi ósemka i ostatni odsunięty od górnej krawędzi o 101 mm, czyli tu mamy 69,2, czyli na tamtą stronę, a tutaj będzie, wszystko się zgadza. No to co, wiercimy. Także dwa boki odwiercone, jak widać. W tych poprzeczkach będę musiał tylko dowiercić w sztorcu pod kołeczek ósemeczkę i to będzie się już trzymać. Teraz będę musiał jeszcze wywiercić to pod dno w jednym i z drugim, ale to już może nie z tego ustawienia, tylko za moment. Także ja włączam się na timelapse i lecę po kolei wszystkie boki, bo one w sumie wszystkie są symetryczne. Kiedy już wszystkie otwory we bokach mam powiercone, potrzebuję jedynie powiercić w tej chwili sztorce. Pozbywam się wiertła 3 mm, zakładam przystawkę do sztorców i jadę dalej. Mam do obwiercenia przedni ślepy front, tylną ściankę oraz mam do powiercenia jeszcze dno i z przodu i z tyłu, przy czym z tyłu muszę przesunąć się 18 mm względem tylnej krawędzi, więc będę musiał sobie opisać te dna. Także jedziemy. Oczywiście przystawka musi być ustawiona na 9 mm, także w tym momencie ogranicznik głębokości przestawiam sobie na 9 mm, zakładam i lecimy. Up, buttercup.
make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you. Przesada już złożona. Jedna dla przykładu, resztę będę montował na miejscu. Nie w warsztacie. Także zobaczymy resztę tam. I teraz mam taki szablon, który służy do nawiercenia tych otworów pod haczyk, który tam się ten znajduje z tyłu na prowadnicy. Więc przykładam tylko. I gotowe. Także korpusy szuflad ogarnięte. Wracamy na miejsce zbrodni. Shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think. No to tak, dalszy etap prac. Pozbyłem się starych prowadnic, wyczyściłem stare oznaczenia, stare rzeczy. Pierwsza prowadnica oczywiście idzie na zero, na sam dół, 37 mm od krawędzi, to sobie wyznaczyłem, bo to mi wymiar jest, który interesuje, ale na zero idziemy do dolnego. A tutaj już liczyłem sobie, mam tutaj rysunek zrobiony ręcznie z wysokościami prowadnic, więc wyznaczyłem je od dolnej krawędzi i teraz przy pomocy szablonu uniwersalnego, oczywiście z Bluma, będę odwiercał otwory pod prowadnice, pod które później będę je tutaj właśnie montował. Czy coś tu jeszcze ważnego? Chyba nie. Na razie idzie zgodnie z oczekiwaniami, bo jedne co się boję to tej geometrii, która, że tutaj nie zauważyłem od razu, że szafka się rozjeżdża. Górą jest cała, dołem trochę coś nie działa. Zobaczymy. Powinno być dobrze. Także ja sobie odwiercam od prowadnicy. Jedne co, musiałem tutaj zdjąć front, bo niestety przeszkadzał mi w tym, żeby uzyskać kąt prosty. Chociaż tutaj chyba se poradzimy, nie? Dobra, ja wiercę. Tutaj jak widzieliście na pokładce, przy pomocy takiego mojego ulubionego szablonu znaczyłem sobie 37 mm i teraz po prostu, żeby mi nie uciekały, przyłożę i wiertłem samocentrującym odznaczę sobie otwory pod wkręty. I go crazy, nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. No więc tak, jak widzieliście, zmontowałem skrzynki. Wszystko ładnie pasuje. Wchodzi. Są zamontowane sprzęgła. Powiercone tylne. Pasuje wszystko. Dałem trochę, musiałem nacisnąć generalnie szufladę na prowadnicę. Delikatnie ciężej chodzi, ale generalnie jest ok. Zacząłem porównywać sobie teraz szerokości frontów. Teoretycznie one były cięte na formatówce. I przyznam szczerze, że każdy front jest innej szerokości. Tak jak mówiłem, meble były robione ponad 20 lat temu. Jakby nie powiedzieć 20, no ponad 20, załóżmy. I to był początek generalnie u mnie w mieście firm, które chciały płyty na wymiar. Zresztą jak widzicie, ten dekor
pewnie część z was może go znać, to po prostu Bóg, taki najpopularniejszy i najtańszy z tych wszystkich dekorów, które wtedy były dostępne. I mówię, oni to cieli, raz mieli tą piłę stojącą panelową, a dwa mieli dodatkowo jeszcze stół taki formatowy z wózkiem jezdnym. No, ale teraz przyznam szczerze, że mówię, zastanawiałem się, czemu mi tutaj krzywo powychodziło. Część była to trochę mojej winy, bo po prostu korzystałem z takich miarek, jakich innych, nie miałem doświadczenia, ale myślę, że na brak doświadczenia to mebel i tak wyszedł zacny. Więc no, ale wszystko po prostu teraz te szerokości mnie już w ogóle rozwaliły. Także ja sobie montuję teraz powoli fronty na wkręty po prostu, tak? Bo tu jest ślepy front i na wkręty będzie to złapane od tej strony. Także tak to będzie wyglądać. Ja lecę z tematem. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. No to... Byłoby na tyle. Generalnie robota zrobiona, szufladki działają, ładnie poukładane. Jak widzieliście na pokładce, generalnie montaż samych frontów polegał na tym, że dokręcałem dwa wkręty, nabijałem, odznaczałem. Tak jak mówiłem, fronty niestety każdy jest innej szerokości. No cóż, taki był kiedyś klimat. Mama chciała zachować szafę, bo nie chce robić grubszych remontów. A ponieważ zainstalowane mechanizmy przeze mnie nie działały już, a już po 20 latach to już w ogóle nawet ta prowizorka, która była zrobiona, przestała działać. No ale teraz wszystko jest jak należy. Zależy jak leży i należy. Także tak to jest zrobione. Pięknie działa. No cóż, reklamacje reklamacjami. Wiadomo. Najlepiej ich w ogóle unikać i po prostu robić porządnie od razu, no ale tutaj temat był taki. Mebelki już stoją, a i jeszcze przy okazji właśnie to, co wam pokazywałem, mówiłem na początku, że mi się tam jedna płyta rozjechała, to wyjaśniła się w międzyczasie zagadka, dlaczego tak się zdarzyło, ponieważ te meble to jest jeden wielki ciężki kloc, no bo to jest szafa tej szerokości i wysoka, no jak widać. Te meble były odsuwane do malowania, więc przypuszczam, że rozleciały się po prostu w trakcie odsuwania i suwania po tym gumolicie, który tu jest. Także jak widać, naprawiamy, nie wyrzucamy. Też tak można i nawet do 20-letnich mebli można zamontować nowka, funkiel, prowadnice, żeby działały pewnie kolejne 20 lat. Dzięki za dzisiaj, zapraszam na kolejny film. Zostawcie subskrypcję, to na pewno pomoże mi rozwijać kanał. Zostawcie lajka i komentarz, chętnie z wami podyskutuję. Dzięki bardzo, do następnego. Cześć!